Moje najbardziej ukochane zadanie z matematyki zaczynało się od udowodnij, że. Dzisiejszy temat jest trochę uniwersalny, taki, który w sumie tyka wszystkich, czyli nie musisz udowadniać tego, kim jesteś. Jest to problem wielu żyjących ludzi, w sumie nieżyjących też, bo też na pewno mieli taki problem, czyli tego, że chcemy pokazać się drugiej osobie z jak najlepszej strony, tak? Chcemy jak najlepiej wypaść, żeby mieć dobre zdanie w ich oczach i chcemy po prostu tak jakby udowadniać przed nimi, że spełniamy ich wymogi, ich standardy, jakieś takie szufladkowe rzeczy. Po części to jest spoko, bo jakoś tam możemy się rozwijać poprzez takie coś, czyli na przykład powiedzmy ja, tak, mówię komu, że gram na klawiszach 3 lata i on ma już jakieś takie wymogi, że aha, 3 lata, czyli będzie w stanie zagrać tak i tak i tak. W praktyce na przykład tego nie potrafię, ale boję się, że wypadnę głupio, jeśli dojdzie do spotkania, więc wtedy ma taką motywację, żeby uczyć się jakichś trudniejszych utworów, no i faktycznie czasem się ich uczę. Z drugiej strony jest to bardzo złe, dlatego że często człowiek się wypala. Często jeśli coś ci się nie uda, tak, poprzez to, że masz jakieś po prostu standardy, wymagania, oczekiwania, to obwiniasz siebie, tak, że ty nie potrafisz, że ty taki nie jesteś. I już zaczyna się tak cała taka mechanika tych złych rzeczy myśli. Mam takie trzy zasady w sumie i teraz wam powiem. Pierwsza to jest taka, że stanowisz wartość sam dla siebie. Ty sam wiesz, jak jesteś dobry w danej rzeczy i jak zły w innej rzeczy. To, że ktoś powie, że ty jesteś zły w czymś, co uważasz za dobre, nie oznacza, że taki jesteś, tak? To jest tylko opinia. Drugą taką ważną rzeczą i w sumie bardzo prawdziwą jest to, że ludzie zawsze będą gadać, tak? Cokolwiek byś nie zrobił, cokolwiek byś nie zrobiła, zawsze ludzie będą gadać. Jest nawet gdzieś taki mem w internecie krążył o tym osiołku, pewnie chyba kojarzycie większość z was. Ludzie zawsze będą gadać, cokolwiek by się nie działo, więc nie patrzcie na to. Tak zwyczajnie, po prostu w temacie właśnie do transseksualizmu to cokolwiek nie zrobisz, tak? Czy to będzie w jakiejś kategorii męskiej, żeńskiej, cokolwiek nie zrobi, ludzie zawsze będą gadać. Jeśli ktoś wam powie, że wasze zachowanie było typowo kobiece, to się tym nie przejmujcie, tak? Jest bardzo takich dużo określeń, jak no, to jest taki kobiecy facet, tak? To jest normalne, że zdarza się po prostu, że to jest po prostu kwestia wrażliwości, charakteru i wszystkich innych, więc naprawdę, jeśli ktoś wam powie, że no, to teraz byłeś jak kobieta, coś jednak z tej kobiety masz, bo zrobiłeś coś takiego, to się nie przejmujcie i kompletnie tego nie bierzcie do siebie. Ja wiem, że to tak łatwo się mówi, ale uwierzcie, ja też miałem takie teksty i na początku się bardzo tym przejmowałem, że no kurde, faktycznie, tak? Bywało sobie coś tam, że zrobiłem sobie jakieś zdjęcie i powiedzieli, że no, ale ta mina to robisz tak jak te dziewczyny do selfie, takie typowe w lustrze i w ogóle, bez sobie odpuść, bo jesteś w końcu facetem, tak? I po prostu to takie komentarze też mnie bolały i zdziwiło mnie to, że ludzie po zdjęciu mnie oceniają, tak? Robię sobie zdjęcie i już wiedzą, kim jestem w środku. I tak sobie myślę, że w sumie to nie. To ja wiem, kim jestem. Ja wiem, jak się czuję i naprawdę nie ma sensu udowadniać, tak? Nie ma sensu sobie pisać na czole, nie wiem, nosić bluzkę, że kurde, męski na 100%. Nie. Naprawdę, olewajcie. Ludzie oceniają was według swoich kategorii, tak? Jeden będzie mieć takie patrzenie na bycie męskim, drugi takie, no każdy ma inaczej, więc no, nie ma czegoś takiego, żebyście spełnili standardy wszystkich osób, tak? Ja nie znam przepisu na sukces, ale przepis na porażkę znam. Jest bardzo prosty. Wystarczy, że spróbuję wszystkich zadowolić. Trzecim i w sumie takim najważniejszym, takim moim zdaniem, tak, to jest to, że to, co robisz głównie dla siebie, a opinie innych to jest tylko dodatek, tak żeby rozwinąć. Uważam, że ty sam najlepiej wiesz, w czym jesteś dobry, w co włożyłeś wiele wysiłku, tak? Bo może być coś takiego. Możesz coś umieć, coś, co dla innych może się wydawać mega łatwe i uznają to za błahostkę, tak? Bo się po prostu nie wiedzą, tak? A ty mogłeś tu naprawdę męczyć coś godzinami, naprawdę starać się bardzo dużo, dużo po prostu robić.
I nikt tego nie widzi, tak? Bo on widzi tylko efekt końcowy. Co jest w sumie tutaj smutne, bo w Polsce jest. W sumie nie tylko w Polsce. Jest takie ocenienie, że wszyscy patrzą na efekt końcowy, tak? Czyli ktoś ma drogi samochód, kupił sobie i wszyscy widzą to, że Jezus, on ma takie fajne auto. Fajnie zapracował sobie. Ktoś tam sobie domu dołożył się i fajnie, bo teraz będzie sobie jeździł, a ja mam takiego starego grata i w ogóle, tak? I nikt nie patrzy na to, ile on po prostu się męczy, tak? On mógł brać nadgodziny, on mógł przychodzić zmęczony do pracy, on mógł po prostu nieraz się poddawać, mógł mieć jakieś inne wydatki i tak dalej, mógł sobie po prostu olać to wszystko, ale on się starał, tak? I co widzi w zamian? No, fajnie, bo ty masz to, bo ty masz większą pensję, bo to coś, coś, coś tam, coś tam. I to jest po prostu smutne, tak? Ty sam wiesz, co zrobiłeś, ty sam wiesz, jak się starasz i nie hejtuj się tylko dlatego, że inni to mogą robić i tylko dlatego, że mogą umniejszać wartość, tak? Jeśli naprawdę starałeś się coś godzinami, jak ktoś ci napisze zwykłe fajne, to też się nie smuć, tak? On naprawdę może nie wiedzieć po prostu, ile z tego włożyłeś wysiłku i tyle, tak? To uznanie jest, to jest taki dodatek, tak? Sam powinieneś sam wiedzieć, jaka jest dla ciebie wartość twoja, tak? Ile robiłeś i jaki jesteś po prostu. I czy według ciebie to jest fajne, tak? Bo jest też perfekcjonizm, który jest zdrowy i niezdrowy, ale to nie jest ten temat. Więc tyle. Ja miałem coś takiego, że bałem się bardzo często odzywać do ludzi. Siedziałem, słuchałem i byłem cichy, skryty, tak? Dużo osób wtedy myślało, że po prostu taki jestem, cichym, niewygadanym, nie mam nic do powiedzenia, nie jestem ciekawy i w ogóle. Bałem się powiedzieć tylko dlatego, że nie wiedziałem co, tak? Nie wiedziałem, jak to osoba mnie odbierze, czy to, co powiem, będzie głupie, czy to, co powiem, to może będzie śmieszne, czy mnie usłyszą, czy to będzie wyraźne i po prostu masa takich słów i tylko tak trwałem. Dopiero gdy sobie poukładałem w głowie tak, że ja jestem dobry w tym jestem tak średnio dobry, ale chciałbym się znać lepiej. O, moje wady to są takie i takie, no trudno, akceptuję je, bo każdy ma wady, tak? I gdy sobie to poukładałem, stałem się świadomy, tak? W sensie taka inna, inny poziom może, coś takiego, tak? Zacząłem po prostu rozumieć, że to jest normalne, tak? To jest normalne, że nie wiem, że się boję, że zaczerwienię się jak kobieta, że zrobię coś takiego, że nie potrafię gwoździa dobrze przybić na przykład, tak? Że nie jestem taki naprawdę typowo męski, taki typowo wytrwały, że tak powiem. To jest normalne, tak? Ja to akceptuję i nie boję się tego mówić, tak? To nie jest dla mnie trudno powiedzieć, że no słuchaj, bo ja tego nie wiem. Nie wiem, możesz mi to trochę wyjaśnić, bo w sumie nigdy nie miałem wzoru, żeby się tego nauczyć. I to nie jest problem, tak? Ludzie nie reagują źle na to. To nie jest naprawdę nic takiego. Więc akceptujcie siebie takim, jakim jesteście. Zrozumcie po prostu to, kim jesteście, tak? Będzie wam łatwiej po prostu zaakceptować siebie, niż zmieniać siebie pod świat. Bo świat się ciągle zmienia, ludzie są ciągle inni i naprawdę nie warto, bo ty jesteś jedyny, tak? Ty się urodziłeś, tak? Nie ma drugiej takiej osoby jak ty, więc czemu masz siebie tracić, zmieniać siebie dla osób, których jest masa, tak? Dla jakichś ludzi, dla cząstek ludzi, tak? Dla tej osoby, dla tej osoby, dla tej osoby. Nie warto siebie tracić, warto być sobą. No i chyba myślę, że to będzie takie moje zakończenie, tak? No, dzięki, że jesteście. Do zobaczenia i cześć.